Cześć, Jacek z tej strony. Witam w nowym roku i w nowych tutorialach. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać tutorial o tym, o czym dosyć często dostaję pytania, czyli jak używać color checkera, jak stworzyć profil i po co to w ogóle jest. Na wstępie chciałbym tylko powiedzieć, że color checker jest to taki próbnik kolorów laboratoryjnie przygotowany, aby można było stworzyć profil do aparatu dla Lightrooma, który skalibruje nam matrycę naszego aparatu. Chodzi o to, że tak jak tutaj widzicie, mamy po prostu wzornik kolorów i teraz te kolory powinny być wyświetlane w jakiś sposób według danego standardu, który narzuca ten color checker. Jeżeli zrobimy zdjęcie takiego próbnika, to wtedy ładując go do programu, program będzie wiedział na przykład, że czerwony powinien być bardziej nasycony, niebieski bardziej nasycony, powinien być trochę większy kontrast między czarnym a białym i wtedy wrzucając taki profil w Lightroomie całkiem na dole tutaj w Camera Calibration dostajemy bazowe, wyjściowe kolory i kontrast całkowicie nowe i równe dla różnych rodzajów aparatu i różnych rodzajów matryc, jeżeli wykonamy profil dla tych aparatów. Przejdźmy do tego, jak taki profil stworzyć. Przede wszystkim robimy zdjęcie naszego color checkera w danych warunkach oświetleniowych, w których wykonujemy te zdjęcia. Tutaj akurat były zdjęcia wykonywane przy świetle błyskowym i teraz po prostu to zdjęcie musimy sobie wyeksportować. Także idziemy do File Export i mamy tutaj też Color Checker Passport Preset. To nam się automatycznie tworzy podczas instalacji color checkera. Ja tego tak naprawdę nigdy nie używałem. To co ja robię, to stworzenie pliku DNG, czyli po prostu zrobiłem sobie preset na wywoływanie plików DNG. Eksportuję nasze zdjęcie do DNG i teraz otwieram program color checkera, który możemy sobie ściągnąć albo dostajemy razem z naszym color checkerem na płycie. Idziemy do folderu tam, gdzie mamy nasz plik DNG, puszczamy go po prostu tutaj do tego programu i zauważcie, że ja wywołałem całe zdjęcie, a program sam mi znalazł nasz próbnik kolorów. On tutaj sobie przycina automatycznie, jeżeli coś by się nie zgadzało, to zawsze te punkty możemy przesunąć, jeżeli musielibyśmy sami ręcznie dostosować tę siatkę właśnie do naszego próbnika. Tutaj jest również opcja Dual Illuminant DNG, natomiast występuje ona chyba w dwóch rodzajach światła w danym pomieszczeniu. Z tego nigdy nie korzystałem. Ja Wam pokazuję taką najprostszą metodę do stałych warunków oświetleniowych, ale do tych bardziej zaawansowanych to już odsyłam do instrukcji producenta. Natomiast do takich najprostszych, do prostej kalibracji, po prostu klikamy Create Profile. I tutaj automatycznie program przejdzie nam do ścieżki w katalogu Adobe, w Camera Raw, tam gdzie mamy profile aparatów. I ten, który tworzymy, najlepiej zawsze nazwać marką aparatu albo modelem aparatu, obiektywem, który używacie, chociaż to ma znaczenie, jeżeli macie bardzo stare albo bardzo nowe obiektywy. Te bardzo stare mogą mieć czasem różnice w kontraście i rodzaj oświetlenia. I tak na przykład tutaj ja już mam stworzony profil D800 Nikon 85G Flash. Zrobimy sobie z nim po prostu dwójeczkę. Robimy zapisz. Program automatycznie nam zapisuje ten profil do odpowiedniego katalogu. Zamykamy nasz program. I po ponownym załadowaniu Lightrooma, kiedy przejdziemy do modułu Develop, na dole w Camera Calibration, tam gdzie mamy profil i na przykład pokazuje Wam się Adobe Standard albo Camera Neutral, takie jakich używacie, mamy teraz profile naszego aparatu. I tak jak widzieliście tam, miałem bardzo dużo innych profili, ale wyświetlają mi się tylko i wyłącznie dla D800, dlatego że po prostu Lightroom rozpoznaje, jakiego modelu aparatu używam i wyświetla mi tylko i wyłącznie profile dla tego aparatu. Także mamy tutaj właśnie moje standardowe plus nowy stworzony. I teraz przybliżę sobie na ten color checker. Akurat prawie idealnie nam się mieści w kadrze. I teraz zauważcie, to jest Adobe Standard.
Możemy sobie przejść przez na przykład kamera landscape. Zauważcie, jak bardzo podbija się kontrast. Kamera portrait, jak tutaj mamy trochę bardziej wyblakłe kolory. Vivid, to już w ogóle się dzieją różne dziwne rzeczy. Ale przejdźmy sobie do Adobe Standard i teraz klikniemy sobie na nasz nowy profil, który stworzyliśmy. I zwróćcie uwagę, jak przesuną się te wszystkie kolory. Teraz kliknę sobie po prostu backslash na przed i po. I zauważcie, jak mocno nasyca się niebieski, jak zmienia się czerwony, podbija się kontrast w czarnym i delikatnie w białym i wszystkie kolory dostają mocniejszego nasycenia. I zauważcie, że tutaj wszystkie suwaki zostają nieruszone, także to teraz jest nasza nowa baza. Także jeżeli lubicie naprawdę nasycone kolory na zdjęciach, to teraz na dobrą sprawę macie większe pole do popisu w suwakach kolorów, bo macie bazę wyjściową, która daje Wam bardziej nasycone kolory. Także zostawimy sobie ten profil, zobaczmy jeszcze Adobe Standard na całym zdjęciu i nasz nowy profil. Całe tło się zaciemnia, kontrast na zdjęciu się zwiększa, że zdjęcie od razu dostaje takiego fajnego wyglądu. I tak naprawdę, jeżeli zdjęcie jest odpowiednio naświetlone, nie wymaga specjalnej manipulacji suwakami, żeby móc być wywołane od razu. Teraz mogę sobie oczywiście zsynchronizować wszystko. I kolejne nasze zdjęcia również będą miały ten profil. Mogę sobie zobaczyć, jak wyglądało przed i po. I zdjęcie dostaje całkowicie innego nasycenia. Zmienia się również kontrast. I teraz ta górna część color checkera służy do poprawy balansu bieli w różnych trybach, bo mamy tutaj takie portrety jakby, krajobrazy i on nam będzie ocieplał skórę, ochładzał. To są różne tryby. Jest również trzecia karta, trzeci panel, taki właśnie typowo do balansu bieli. Balans bieli oczywiście możemy też ustawić na te szare elementy, ale tutaj jeżeli byśmy sobie klikali, to możemy po prostu sobie coraz bardziej ocieplać nasze zdjęcie, naszą skórę. Środek powinien być bardziej neutralny. I dobra, tutaj może nie było takiej drastycznej różnicy w tym, co się działo z tym profilem, chociaż i tak jest ona widoczna, ale pokażę Wam teraz, gdzie takie profile mogą się bardzo przydać. Przede wszystkim jest to rzeczywiste odwzorowanie kolorów, także w fotografii produktowej, tam gdzie kolor jest bardzo ważny, fajnie jest stworzyć sobie profil aparatu do danego oświetlenia i wtedy po prostu mamy odwzorowanie rzeczywiste kolorów, ale ja kiedyś, jak przesiadałem się z D300 na D800, to zrobiłem sobie właśnie porównanie z tym color checkerem. I tutaj mam teraz serię zdjęć z D300. Wezmę sobie może jakieś po prostu jedno, oznaczę je sobie czwórką. Wezmę takie, oznaczę je też czwórką. Wezmę sobie dwie czwórki obok siebie. Wyrównam kadrowanie, żeby było trochę bardziej zbliżone do siebie, żeby było łatwiej nam porównać. Ok, i widzicie różnicę. Przede wszystkim jest to różnica w balansie bieli. Tutaj akurat mam ten problem, że nie mam zdjęcia color checkera, z którego mogę pobrać nasz balans bieli, ale mam zdjęcie na szarym tle, z którego mogę, powiedzmy, próbkować balans bieli. I teraz mamy D300, D800. D300 jest bardziej wypłowiały i z mniejszym kontrastem. W D800 to zdjęcie jest takie bardziej żywe. Natomiast dla obu puszek mam oczywiście stworzony profil. Także przejdę sobie do D300, zjadę na dół. Tutaj tych profili, jak widzicie, miałem dużo więcej. To zdjęcie było zrobione Nikorem 105DC ze światłem błyskowym. Także klikam sobie ten profil, konkretnie opisany. I widzieliście, jak bardzo zmieniło się nasycenie kolorów i kontrast na tym zdjęciu. Wezmę sobie przed i po, przed i po. No tutaj też znacząco różni się balans bieli. Ale balans bieli pobiorę znowu, bo jest takie lekkie przesunięcie w kolorach, kiedy włączamy nasz profil, także warto jest próbkować ten balans bieli dopiero po włączeniu naszego profilu. I teraz już widzicie D300, D800, że ta różnica między starą a nową matrycą już się praktycznie zaciera. Natomiast dla D800 również dodamy sobie nasz profil kolorystyczny, pobierzemy nowy balans bieli i teraz te zdjęcia wyglądają jak prawie z jednego aparatu. D300 może mieć mniej troszeczkę nasycone
pomarańczowe kolory na skórze, ale już te zdjęcia są bardzo do siebie zbliżone. Jeżeli fotografujecie teraz na wiele aparatów, wiele matryc, różnych producentów, to dzięki profilom Color Checkera możecie ujednolicić sobie wszystkie zdjęcia w waszej serii. I tak jak mówiłem, profil jest bardzo przydatny do zdjęć produktowych, gdzie kolor jest bardzo ważny. Na pewno idealnie sprawdzi się również przy krajobrazach, gdzie to nasycenie kolorów jest fajnie odwzorowane. A my z Pauliną bardzo często wykorzystujemy go przy zdjęciach makijażu, bo po prostu nasyca wszystkie kolory i zwiększa delikatnie kontrast. Dzięki bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na kilka waszych takich pytań związanych z Color Checkerem. Jeżeli chodzi o ten profil z podwójną iluminacją, to nigdy się w to nie bawiłem, także odsyłam do bardziej zaawansowanej lektury. To jest taki podstawowy po prostu poradnik, jak korzystać z Color Checkera. Nie jest to trudne, wystarczy zrobić zdjęcie, przekonwertować do DNG, stworzyć profil dedykowanym programem od Color Checkera, zresetować Lightrooma i po prostu używać tego profilu wtedy, kiedy będziecie potrzebowali. Jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić lajka, skomentować film, zasubskrybujcie też kanał, żeby być zawsze na bieżąco, a my widzimy lub słyszymy się następnym razem. Hej!